Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin Sawało, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Prototype'a 2. W poprzednim odcinku... Dwa odcinki temu zawiązaliśmy współpracę z doktorem Kunigiem. W poprzednim odcinku zajęliśmy się fazą drugą projektu Orion. Nie doprowadziliśmy do tego, żeby powstała kiedykolwiek trzecia faza. Oraz pozbyliśmy się doktora Berka, odpowiedzialnego za ten projekt. Więc już wyeliminowaliśmy go na ten cały projekt na dobre. Mam nadzieję. Oczywiście mogliśmy zostać oszukani przez doktora Kuniga, co się w sumie stało. Zostaliśmy przez niego oszukani. Byliśmy wystawieni na zasadzkę. Dowiedzieliśmy się tego z wspomnień doktora Berka, którego zeżarliśmy. Więc teraz idziemy dojebać Kunigowi. Spójrzcie tam, widzicie? To jest z tego, co mi się wydaje, strefa czerwona. Nie. To jest chyba miasto. Nieważne. Najważniejsze jest to, że lecimy załatwić doktora Kuniga. Chyba, że da nam jakiś powód, żebyśmy go nie zabijali. No i przydatne były te ulepszenia poruszenia się, ale przez to... O, oddział specjalny w Fairway. FRView. Chyba go nawet widzę na mapie. To jest ten, tak. Przebieramy się. Gdybym tak... No nie! O, jak pięknie padł. Złożymy sobie tego. Okej. Nie mogę go oznaczyć, nie mogę go zerzeć. To bardzo smutne. Dobra, spierdalam. Bardzo mi miło było, panowie. Musimy się tak częściej spotykać. Gwarantuję wam, że się rozerwiecie. Dobra, naturalnie, ale się szybko wczytało. Sergeant Heller, why are you so cross? Have I done something to offend you? Drop the act, you lying sack of shit. You think you can play me like this? Well, I think I already have. What the could be syno. Dojadę cię, kurwo. Dlaczego nie możesz użyć tarcz i odbić tych pocisków? Niekonsekwencja z gry z dialogami. Niekonsekwencja gameplayu z... Co ty tutaj robisz? Nie ten guzik. Jeszcze jeden. I jeszcze drugi. Commander, I'll have your job if that asshole finds me. Relax, Doc. Your location is top secret. Sure it is. Jeżeli ten dupek cię znajdzie, to nie będziesz mieć czasu, żeby kogokolwiek wylać. Używamy pnączy rozpierdalany. Na szczęście nie mam rozwalić super żołnierzy, którzy jednak się pojawiają. Myślałem, że już po zniszczeniu całego projektu Orion nie będą się pojawiać w ogóle żołnierze
Nie będą się już w ogóle pojawiać superżołnierze po zniszczeniu projektu Orion, ale widocznie się myliłem. Co ty tutaj robisz, żołnierzu? Ogarnij się. Ha ha ha. Okej. Commander, don't you dare let him eat you! Oj, już panowie nic mi nie zrobicie, ponieważ właśnie pożeram waszego kumpla. Dr. Koenig, do you copy? What is it, Commander? Red Crown has established your fallback location if something goes foobar with Heller. You'll be set up at Base 7. With additional security, I should hope. You'll have to take that up with Colonel Rooks, Doctor. Base 7, huh? Thinks he can hide from me? Okej, zapierdalamy do bazy numer 7. Na pewno będzie tam się czym rozerwać. Jak nie będzie, no to my zapewnimy żołnierzom, żeby mieli się czym rozerwać. Na przykład ja bym zapewnił im, żeby mogli się rozerwać za pomocą moich rąk i pnączy. Let's see if I can smoke this fucker out of his hidey hole. Niszcz pojemniki z paliwem. Da się zrobić. All units, this is Rattler. We have a confirmed visual on the hostile. W ten sposób? Nie starczy. Jest! Poszło. O co tu się dzieje? O nie, muszę się odsunąć. W sumie. Po co ja się bawię? Skoro mogę popożerać paru ludzi. O, tyle starczy. I boom! I niestety nie trafiłem żadnego z pojemników. Nie! Nie tak blisko! Muszę się odsunąć. Złaś. Heller. Miej ty jakieś priorytety. Jak masz mało życia, to może coś zjedz. Zamiast się rzucać na czołgi. Czołgi są fajne, wiem, ale czołga nie zjesz. Znaczy czołgu. O! Patrz jak urywam ci łeb. Patrz jak łamie ci kolegę. Patrz jak łamie ci łeb. Powiedziałem to przed chwilą chyba tak. No ale co z tego. Chwileczkę, bo ja jestem teraz na jedno kurwnięcie. Muszę spierdalać. No chodź tu. Ej, ej, ej. Ja tak się z tobą nie bawię, więc proszę spierdalać. Hmm.
Okej, okay, wracamy do łazy. Łapiemy gościa. No! Ja wiem, że mam Parkinsona i naciskam za dużo razy guzik od złapania gościa, ale... Ej, grono. Weź go tylko złap. You had one job. Fajnie, użyłem tego, a nie rozjebałem kompletnie nic. Okej. Rozjebane pojemniki z paliwem. Może... No użyj pnączy, złap go. Okej. Hey, what are you doing up there? Improving your defense systems. Just fly the fucking helicopter. Why are we stopping, pilot? It's because you're goddamn tinkering. It overloaded the weapons and nav systems. Well, fix it, idiot. Okej, co jest z tym śmigłowcem nie tak? Co z tym gościem nie tak? W sumie się domyślam, co jest z tym gościem nie tak, jest pojebany. Tak samo jak ten kunik. Ała. No ja rozjebałem go. Rozjebałem kuniga. No. Dziwne, że jest jeszcze w jednym kawałku. O kurwa. Okej. Okay. I'm what you could have been. What you were supposed to be. I'm going to prove that to Mercer. Prove he's mistaken about you. So? And when he sees how flawed you are, I'll be there watching while you die. Okay. Son of a bitch. Ale widzę, że ma coś, czego ja bardzo bym chciał. No ej, dlaczego mam tak mało życia? Chodźcie tu ludzie, pomożecie mi rozwalić to gówno. Jak tak patrzę na to, co się teraz dzieje, to nasuwa mi się jedno pytanie. Czym ty kurwo jesteś? No! Ej, Heller, nie buntuj się przede mną. Ja wiem, że ty byś chciał trochę więcej Mordoru niż ja preferuję, ale... Wiesz, ja preferuję taki Mordor, który jest jeszcze optymalny z przeżyciem. No nie! Dobra. Chociaż w sumie bym jeszcze się trochę podchęcił. I zdobył Devastator. I użył Devastatora. Can't catch up? Little out of shape, eh? Save your breath, Koenig. You'll need it for screening. Jeszcze jeden. Wywal ten samochód. Weź go lepiej, wywal. Dobra. Gin, kunik. Mówcie mi, że był poza zasięgiem, bo się wkurwie. I był kurwa poza zasięgiem, wypierdalaj. Ej, co się stało? Dlaczego go... Dlaczego go nie jebał pnączami?
Wpierdol, kunik, wpierdol. Łap samochody. Dlaczego u nich nie zadziałał? Only thing you're doing is stalling. If you kill me, Mercer won't be pleased. I worry about that after I've beaten you to death. Co on w ogóle gadał o Mercerze? Jest jakiś dziwny ten doktor. Jakby miał autyzm. No chodźcie ludzie, nie chcecie pomóc? Zniszczeniu tego czegoś, co tam biega i ma ostrza na rękach i sieka wszystko wokół wszystkich. Dobra, tyle życia powinno wystarczyć. Gdzie on polazł? So, you wanna fight to the death? Then let us get on with it. Dance on your corpse, fucking drama queen. Czy on czasem nie ma głosu Jokera z Arkham Asylum? You aren't even educated. Huh, snobby prick. Makes this even easier. Zjadamy pana, zjadamy, zjadamy, zjadamy. Sorry, profesorze Kunik, ale uparcie mam parcie, by dalej rozkurwiać. I must say, Dr. Mercer, recruiting the Evolve from within Gentech's ranks is a brilliant strategy. We're rocking through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Then follow her example, Gentech. I'll need everyone in place to do what needs to be done in the Green Zone. Of course, sir. Heller! You know I should kill you. I needed Koenig, and you just took him out, like swatting a fly. Well, maybe you should have told me you had more of us running around. Not to mention some batshit insane mad scientist, motherfucker. Well, now you know. We're in Gentech. We're in Blackwatch. Our eyes and ears are everywhere. You're building an army. And when there's enough of us, you and I will lead an attack that will wipe Blackwatch and Gentech off the face of the Earth. And the virus. What? The virus goes too, right? All of it. It's in the plan. Co się stało Mercerowi? Jest jakiś trochę inny w tej części. Not long now. Be ready. Lying motherfucker. Father. You need to come see me in the Green Zone. Athena's got some bad news. So do I. Mercer's been feeding us a line of bullshit. He's up to something. James, you do not know the half of it. I'm on my way. Dobra, zmieniamy lokację, moi mili. Przenosimy się do strefy zielonej. O, level! Może tam w końcu użycie, żeby trochę dłużej przeżyć. Zdolność Devastator lub przywódca stada nie będzie mogła zostać zakłócona przez ataki wroga. Później zwiększony pasek masy. O! Później dostaniemy zdolność przywódca stada, która pozwoli nam przywoływać brawlery. Jak dla mnie, kurwa, bomba. Dajemy życie. Wyłącz te bronie do cholery. Co to?
O nie! O nie! Nie, tylko nie żartuję o imigrantach. Zmieniamy formę. Dobra, to już trochę lepiej. Dobra, mamy 20 minut, więc wolę teraz zapisać, niż jakbym miał zacząć kolejny wątek. No to jest taka optymalna forma, kurwa, optymalne miejsce. Więc ja byłem Marcisław, wy byliście wy, a to był Prototype 2. Widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już w poniedziałek. Wiem, że sobota i niedziela to trochę długo na kolejny odcinek czekania, ale muszę mieć czas, żeby nagrać. Więc siema.